Witam Was, moi drodzy. W tym odcinku pokażę Wam, jak wymienić mikrostiki od myszki do Amigi 500. Zobaczcie. Ja tutaj już rozebrałem oczywiście mychę, żeby Wam trochę zaoszczędzić czasu. Każdy wie, jak myszkę rozebrać, a jak nie wie, to się dowie. To naprawdę nie jest nic trudnego. Tak, w tej myszce tutaj widzę, że ktoś po prostu zrobił tutaj ścieżkę. Tu jest wyraźnie punkt urwany. Ktoś za mocno po prostu polutował. Będę musiał dość ostrożnie się z tym obchodzić. Tu jest ten punkt tutowniczy wyrwany. Na szczęście tutaj po prostu nie było żadnej ścieżki i nie robi nam to tak naprawdę w tym momencie problemu. Póki się jeszcze lutownica rozgrzewa, tak, co trzeba na początku zrobić? Nie? Jak dobrać odpowiednie mikro właśnie styki? Słuchajcie, idziemy sobie do elektronicznego, no tam u nas w osiedlu, nie wiem, w mieście, gdziekolwiek. Idziemy sobie do elektronicznego i po prostu, nie wiem, mówimy, no poproszę jakieś mikrostyki, tak? I wtedy bierzemy sobie u pana czy u pani, bo też są panie, oczywiście sprzedają takie rzeczy. Bierzemy sobie mikrostyki i sobie dobieramy. Mi się udało dobrać faktycznie takie, które wyglądają identycznie jak te amigowe. Najłatwiej jest zrobić w ten sposób, że po prostu bierzemy sobie z tyłu płytkę i sprawdzamy, czy piny nam będą pasować. Jeżeli będziemy mieli tylko takie mikrostyki właśnie dwupinowe, to ważne jest, żeby zamontować je tak, aby zwierały tutaj na krzyż, bo w ten sposób nam, jeżeli tu byśmy zamontowali taki mikrostyk, to on by nam uciekał tutaj za bardzo w prawo. I wtedy myszka by go tak naprawdę, klawisz, a dokładnie ten krzyżak nie dociskałby nam, tak? Wtedy możemy go po prostu obrócić o 45 stopni i będzie nam ładnie zwierał. To idzie do tego samego punktu, w tej samej ścieżce, więc tylko i wyłącznie te dwa muszą tak naprawdę mieć zwarcie. Ok. W jaki sposób działa mikrostyk? Trzeba mikroswitch, czy jak nam zwał. Robi się po prostu zwykłe zwarcie. To jest tylko i wyłącznie zwarcie. Tu się nie podaje żadnych wartości oporu ani nic, ponieważ to jest oczywiście zbędne. No dobra, mam nadzieję, że już lutownica w miarę rozgrzała. To jest przylutowane, dobra, to nie odepnę tego. No trudno. Ok, żeby z kadru nie wypadło. Lutownica chyba się już w miarę rozgrzała. Ja sobie już przygotuję akcesarkę i magiczną moją cynę. Dobra, mamy. Tak, kawałek tylko cyny. I tak samo robimy analogicznie. Jak w przypadku kondensatorów i jak w przypadku poprzedniego filmiku, na którym pokazywałem, jak wymieniamy stabilizator napięcia. Tutaj sobie zalutowuję, tak, i najlepiej teraz trzeba by to czymś podważyć tutaj od dołu, tu w tym miejscu. Ja zaraz sobie wynajdę jakiś magiczny sprzęt, o, choćby to. Tak, będziemy zgrzewać, chyba że nam odpuści. Spróbujmy może bez wyciągania, chociaż mi się wydaje, że nie odpuści, że nie ma. Nie ma takiej fizycznej opcji. No, niestety zostaje troszkę. Dobra. Jest mało stabilnie to wszystko. Możemy też palcem, ale możemy poczuć dość mocno ciepło. O, i wychodzi. Zobaczcie. Cyk, 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 cyk. Już mi to wrodzi się przy palcu. I już sobie powoli wychodzi. Te mikrostyki, które są zużyte, już są do wywalenia, więc naprawdę jeżeli w jakiś sposób je, o, delikatnie, nie za mocno, tak? To jest ważne. Tu, tu, tu. Dobra. Teraz drugą stronę, już nam to ładnie odchodzi. Drugą stronę, żeby tutaj też ta nóżka puściła. O, pięknie. Oczywiście, ktoś pewnie ma, może mieć łatwiejszy sposób. Ja to robię tak, a nie inaczej, bo tak mi jest wygodnie. Już prawie nam odpuścił. Jest trochę. Więcej zabawy, ale moi drodzy, naprawdę, naprawdę warto. Jedna nóżka opuściła. Zostały nam jeszcze dwie. Są cztery, ale tutaj jednej po prostu nie ma pola.
Poszło. I poszło. Dobra, wszystko. I ten mikrostyk już na śmietnik. Jak sobie tutaj odkładam na bok. Wezmę o, drugi świeży, żeby się nie pomylić. Tak. I oczyszczamy pola lutownicze. Tutaj coś jeszcze muszę podłożyć, bo widzę, że lubi po prostu fruwać. W jakikolwiek sposób, żeby po prostu przy docisku, nie, to mi tak spadnie, żeby przy docisku nie będzie z tego. Co by tutaj wrzucić? Co by tutaj wrzucić, moi drodzy? Pęsetę. No, trochę będzie mało stabilnie, trudno. Jakoś sobie najwyraźniej poradzę. No nie mam nic takiego, co bym mógł tu podłożyć. I to po prostu ładnie odeszło. No, trochę mało wygodnie. Dobra, coś muszę wykombinować. Będzie mi uciekać. Dobra, spróbujmy w ten sposób. To tutaj damy sobie, bo jest mało. Okej, poszło. I teraz hyc. No właśnie, ucieka wszystko. Nie mam żadnego imadła, niczego. Dobra, poszedł kolejny. Więc was przepraszam za mało profesjonalny sposób, ale takie mam warunki. Dobra. Mamy tu już ładnie jeden wylutowany. Zaraz tą samą metodą zrobimy drugi. Tylko ja teraz tak, ten patek na pewno usunę na dzień dobry. O, tutaj. Tutaj też coś było lutowane. Kurde, masakra, powiem wam szczerze. I tu punkt odleciał. To wystarczy po prostu ścieżkę tu lekko rozdrapać i docynować. I już jest zrobione tak naprawdę. No ale dobra, nie pastwmy się na tym. Ten punkt już na pewno idzie precz, pójdzie razem z... Okay. Dwa, trzy, cztery. I ładnie nam tutaj odpuszcza. Hop, już się robi trochę ciepło. I druga maniura. Raz, dwa. Ten punkt jest już na straty. Tu już dużo nie zrobię. Dwa, trzy, cztery. Już to punkt mi się przykleił lutowniczy. No mówię, już taki był uszkodzony, więc to niestety pójdzie na straty. I punkty lutownicze, moi drodzy, strzelają, tak jak już mówiłem kiedyś, w momencie, gdy za mocno przygrzewamy. Jeżeli robimy to w ten sposób, delikatnie tutaj, nie ma opcji, żeby nam punkt poleciał. Tutaj kolejny, ale tu akurat na szczęście nic nie było ważnego. Dobra, punkcik pójdzie na bok. Tu już fruwa. I ok. Ło, wyskoczył jak z pracy. Dobra. Zaraz go podniosę. Dobra, poleciał tam za podbiórko. No, nieważne. Dobra. Dodajemy trochę cyny. Tak. Hyc. Bierzemy sobie. Mam nadzieję, że pójdzie mi teraz łatwiej. Dobra, raz. Żeby nie uciekło z kadru. Dobra, mamy czysto. Hop. Możemy teraz już tak naprawdę montować nasze mikroswitche, mikrostyki, kto jak tam woli, już nie pamiętam dokładnie. Hop. Tak, jeden jest tutaj już, ładnie się trzyma. I może trochę w waszą stronę bardziej. Tutaj są lekko nóżki pouginane.
to trzeba je dopchnąć do punktów lutowniczych. O. I drugi. Tutaj kółko jest lekko przesunięte, to jest taka naklejka czarna, więc tu się nie ma co przejmować, nie? Dobra. No i teraz co? Pozostało tylko to przylutować. W takim razie lutujemy. Lutujemy. I tak. Hop, hop. Chwycić raz. Dwa. Zapełniamy całe pola, tak? Nie za dużo, nie za mało tej cyny. I dwa. Dobra. Tu mamy dwa pola. Tak naprawdę martwe. Ja ten patent jednak zostawię, bo już całe pole poszło lutownicze. To niestety dużo nie jestem w stanie z tym zrobić. Ale zaraz to ogarniemy tutaj trochę. Trochę damy cyny. Jest zbyt duża odległość, żeby coś tutaj naprawdę kombinować i trochę na przewód. No, nie ma chęci się chwycić. Dobra. No, puszczaj. Dobra, bierzemy teraz tak. Hop, pęsetą trochę wam pewnie... Pewnie wam trochę zasłonię. Przepraszam najmocniej. Hop, wyleciało. Dobrze jest refleks. Ok, lekko chwytamy. I ładnie. Dobrze. I mamy w ten sposób mostek zrobiony. Tu jeszcze można przewód sobie ustawić, tak aby nie haczył na punkty lutownicze, o, żeby to wyglądało. W miarę ładnie. No, ładnie. Czy tak ładnie jest, to nie wiem. Dobra. Tego punktu nie musimy odnawiać, bo on po prostu był pusty. Tu się nic nie działo tak samo jak tutaj. To nigdzie nie szło, więc tym się nie musimy przejmować tak naprawdę w tym momencie. Tutaj jest ścieżka zrobiona. To bym trochę poprawił jeszcze. Czekajcie, jak to wygląda, jak kurde psu z gardła. Przytrzymujemy przewód. Będzie, że znowu nie wyjechałem z kadru. No, dalej to nie wygląda zbyt ciekawie. Trudno. Dobra. Sprawdzimy teraz, czy wszystko działa. No nie, to muszę poprawić. Słuchajcie, no nie, po prostu nie mogę. Taki widok trochę mnie odstrasza. Nie będzie zbyt łatwa operacja, no ale... Poszło. Tutaj... Robimy dość podobnie. Tak, trochę damy cyny na punkt, gdzie miała iść ścieżka. Troszkę na przewód. Delikatnie chwycimy. Wiem, że mogę wam trochę zasłaniać. Przepraszam z góry, jeżeli tak jest. Nie mam kontroli nad tym, co się dzieje. O! I teraz jest gitarka. Teraz to jakoś wygląda. Ok. No i co? Mamy poprawione po drodze. O, tu bierzemy sobie przewód, ładnie ustawiamy. Patrzymy dokładnie, czy nie ma nigdzie zwarć pomiędzy tymi punktami. To trzeba zawsze sprawdzić przy tego typu właśnie lutowaniu, kiedy są punkty blisko siebie, bo później będziemy mieli cyrki z myszką. Nie, to jeszcze brzydko wygląda, ale już nie mam siły na to patrzeć. Nie tego robić. No dobra, słuchajcie, zrobiliśmy, wymiana jest. To co? Składamy mychę i sprawdzamy, jak działa. Ją złożę przy was, żeby nie było, że to jest inna myszka. Dobra, teraz szukaj tych. Tu jest. Dobra. Tu mamy.
dobra. Raz. Dwa. Pamiętajcie, to jest ta z obgryzionym kablem. Tutaj, nie ma tego. Tu jest przełód, jeszcze trzeba poprawić. Tu jedynie taśma izolacyjna, tak? Tutaj nic innego naprawdę nie zrobimy. Izolacyjną też muszę sobie kupić, bo już mi po prostu się skończyła. Przewody niech tu ładnie schodzą. Bierzemy hyc. Ok. Ja tu mam czarne wkręty, ponieważ tutaj nie było w ogóle tych. Przepraszam, śrubki. Tu nie było w ogóle śrubek, więc musiałem użyć takie czarne. Ale to nie stanowi w ogóle problemu. To musi po prostu się trzymać, tak? Obudowa nie może latać. Dobra. Kulka. Tutaj zatrzask. Stryk. I mamy mycha. To co? Podłączamy ją w tej chwili do Amigi. Pamiętajcie, ona była z tym obgryzionym. Podłączamy ją do Amigi i co? Sprawdzamy. Ok, jesteśmy już przy Amidze. Ja tylko pokażę, że to jest faktycznie ta myszka, to ją mówiłem, tak, żeby nie było żadnych wątpliwości. Tutaj wszystko ładnie chodzi, roleczki. Tu weźmiemy sobie na dół i zobaczcie, klawisz lewy. Hop, pięknie, miód, delikatnie. Prawy klawisz też, delikatnie, wszystko ładnie chodzi. Słuchajcie, żeby nie było żadnych wątpliwości, tutaj jeszcze mały zoom, hop. Ostrość może być nie taka, ale już mi się nie chce, kurczę, ustawiać, sorry. Okay. Dobra. No i wszystko ładnie, pyk, pyk, raz, dwa. Tu, pyk, pyk. Pięknie chodzi, naprawdę. Mycha jak nowa. Mało tego jest jeszcze wybielona, no wiadomo, no przewód troszeczkę pozostawia do życzenia. Trzeba go po prostu zaizolować w tych miejscach, gdzie są takie, gdzie po prostu izolacja jest przetarta. Tutaj, na przykład tutaj i tam jeszcze w jednym miejscu, ale to naprawdę nie robi problemu. Mycha jest jak nowa, uratowana. Jeżeli pamiętacie z mojego jednego z poprzednich filmików, gdzie pokazywałem Amigę 500 od kolegi, która miała green screena, tam były też dwie myszki właśnie, potem wybieliłem te obudowy. One były żółte jak normalnie, nie wiem, byście żółtą albo pomarańczową kredką to pomalowali. Więc jest ładnie wybielona, styki chodziły po prostu tragicznie, trzeba było je przyczyścić w środku, ale jak widać wszystko działa. No dobrze, to wszystko na jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że pomogłem osobom, które były zaciekawione, jak wymienić tego właśnie typu elementy w myszce. Nie jest to trudne, jak widzicie, nie wymaga jakiejś szczególnej zabawy. Pamiętajcie, uważajcie na pole lutownicze. Widzieliście, co się stało po poprzednich próbach naprawy tej myszki, gdzie pola już naprawdę były, no nie wiem, no już były wywalone, była jakaś ścieżka zrobiona i tak dalej. Lutownicą delikatnie, za długo nie przygrzewamy, bo na pewno Wam pofrunie takie pole, no nie? Dobra, to wszystko z mojej strony. Dziękuję Wam za uwagę i do następnego. Cześć!